Polsce zamieszkuje ich na stałe 19 gatunków. Te małe pajęczaki nie cieszą się dobrą sławą ze względu na choroby, które mogą przenosić. Z tego względu miasto kontynuuje walkę z kleszczami poprzez specjalne opryski w najbardziej zagrożonych występowaniem tych pasożytów miejscach. Opryskane zostaną więc parki oraz tereny zielone wokół przedszkoli, szkół i żłobków. Wojna z kleszczami, komarami, muszkami, meszkami, którą zaczęliśmy wiosną tego roku, trwa nadal i teraz na jesień zgodnie z zapowiedziami przystępujemy do drugiej akcji tych oprysków. Mamy takie poczucie i informacje również z powiatowej stacji sanepidu, że w tym roku w Zielonej Górze zanotowaliśmy mniej ukąszeń, głównie kleszczy, tych najbardziej niebezpiecznych ukąszeń, dlatego cieszymy się, że ta akcja, ta wojna z kleszczami przynosi fajne efekty i mieszkańcy myślę, że są bardziej bezpieczni aniżeli w latach poprzednich. Jesienne opryski odbyły się m.in. w Parku Sowińskiego. Choć ubrani w białe kombinezony fachowcy z hałasującymi urządzeniami mogli wzbudzać niepokój wśród spacerowiczów, to pan Krzysztof Piotrowski, na co dzień pracujący przy opryskach, przekonuje, że substancja nie jest szkodliwa dla ludzi. Środek, który stosuje, nazywa się Permet Fog i on właśnie służy do wybiórczo działa na kleszcze, także na inne niewielkie organizmy typu komary i meszki. Dla ludzi on nie stanowi zagrożenia w takiej dawce, jak my tu robimy, także możemy pracować bez maski, bez żadnego zagrożenia dla zdrowia. Akcja oprysków na kleszcze będzie jeszcze kontynuowana w różnych częściach Zielonej Góry. Rocznie na walkę z tymi pasożytami miasto wydaje około 100 000 złotych.